Hej, słyszałem, że jeszcze nic nie masz z Voyage Shop. Jest na to idealna okazja, ponieważ zbliża się Dzień Dziecka. Najlepszy prezent na Dzień Dziecka znajdziesz na voyageshop.pl. Zrób zamówienie już dzisiaj, aby mieć pewność, że dojdzie na czas. Siemano, witajcie po ostatnim odcinku. Naprawdę czuję się dobrze, ponieważ udało nam się odeprzeć atak Paliona i Nubka. Jeśli nie oglądaliście, po naszym ataku na ich wioskę, Palion i Nubek zaatakowali nas. No i spójrzcie, porozwalali mi część mojego gaming roomu. Tutaj jakieś wyjścia zrobili podejrzane. Tutaj zrobili jakieś przejście. Ale my, na szczęście, razem z Katy udało nam się odbić ich atak i całkiem ładnie nam to poszło. Więc dziś troszeczkę posprzątamy tutaj te resztki, które zostały z tego ataku. I mam nadzieję, że już do nas nie będą tutaj podchodzić te gagatki, ponieważ wiedzą, że już mają naprawdę przypał. O! Hakerka napisała: zaimponowałeś mi. No, bardzo się cieszę, hakerka. No słuchaj, no broniliśmy twojego miasta. Mam nadzieję, że podoba ci się obrona, jaką wykonałem razem z Katy, bo naprawdę nie było łatwo. Stawiali oni duży opór, ale nam się udało i odparliśmy ich. Więc no mam nadzieję, że jakoś w ten sposób wynagrodzisz może nas. To jest ten czas, jesteś gotowy. Ja? Ja jestem gotowy? Do czego, hakerka? Co ty dla mnie szykujesz? Zapraszam cię do mnie. Okej, dobra, słuchajcie, hakerka ma dla mnie coś, jakiś, może, nie wiem, prezent za to, że udało nam się uratować jej wioskę. Mam dla ciebie miłą niespodziankę. Okej, co my się tutaj dowiadujemy? Ej, dobra, może to będzie coś naprawdę fajnego. Oglądajcie koniecznie cały odcinek, subskrybujcie kanał oraz jeżeli chcecie być giga cool, to zapraszam do sklepu na voyageshop.pl. Takie kozackie okulary przeciwsłoneczne zostały już dodane i są naprawdę mega fajne, więc na lato możecie sobie takie właśnie kupić i są naprawdę fajne. Będą wam na pewno pasować. Więc wbijajcie voyageshop.pl, pierwsza linia w opisie, a my lećmy w takim razie do wieżowca hakerki, żeby sprawdzić w takim razie, jaki ona dla nas prezent przygotowała, bo no, jestem tego mega ciekaw, co to będzie. Idź na samą górę, czekam. Dobra, idziemy, hakerko, nadchodzimy, jestem mega ciekaw, co przygotowałaś, bo, i powiem ci tak, no hakerko, nie było łatwo odeprzeć ich atak i wiem, że tutaj troszeczkę ci rozwali miejsce, twoje biuro, ale my to naprawimy razem z Katy, to na pewno ogarniemy. Podobało mi się to, jak odparłeś atak Paliona, dlatego... O, dlatego co? Hakerko, dlatego co? Jestem mega ciekaw, co przyszykowałaś. Mogę dać ci część mocy hakera? Nie, nie, część mocy hakera. Co? Dobra, ej, dobra, widzowie, jak? Dobra, ej, hakerka, jestem, ja oczywiście jestem za, jestem bardzo chętny. Widzowie, jeżeli będziemy mieć część mocy hakera, będziemy mogli, wiecie, bronić się lepiej. Ale zanim to, musisz udowodnić, że jesteś tego wart, chyba tam było, albo jesteś tego godzien, tak, godzien. Dobra, to co, jakieś zadanie będę musiał wykonać. Dobra, hakerko, daj mi to zadanie. Ja je wykonam w 100%. I co, mam je wykonywać bez mocy hakera, tak? Nie ma nic za darmo, jesteś gotowy, przygotowany. No mam zbrojkę, mam... A czekaj, a to co to jest? O, jakieś naboje, dobra, to sobie weźmiemy. Na pewno nam się to przyda. Więc to zabieram ze sobą. Okej, okay. I czekaj, czy my coś jeszcze mamy? O, mamy jeszcze tutaj jakąś jedną skrzyneczkę. A w niej kolejne jakieś naboje. Dobra, weźmy sobie też te naboje z tej skrzyneczki. No i dobrze w sumie. Mamy minigana, więc... Tak, hakerko, jestem gotowy do tego, co mi szykujesz. Mam ze sobą minigana, więc zaczynamy. Let's go, dobra, co dla mnie przygotowała hakerka? Co ja będę musiał zrobić, żeby odebrać moce hakera? Wow, co to za miejsce, halo? Gdzie my jesteśmy, jakby, co tu się dzieje? Jakaś skrzyneczka jest, okej, okay, dzień dobry. O, zakręte złote jabłko, dobra, weźmy to. Na pewno nam się przyda, bo coś czuję, że tutaj mogą się dziać złe rzeczy. Minigana mamy kolejnego. Nawet 3 minigany i dużo tych naszych kul. Dobra, weźmy sobie te kule. Odłóżmy sobie część. Haha, musisz pokonać 3 fale mobów. 3 fale mobów? Ale o czym ty mówisz, hakerko, w ogóle? Bo ja nie rozumiem. Wow! Co to jest? Co to jest? Aha, i mamy ich strzelać teraz. Dobra, w takim razie zaczynamy. Fale mobów, atakujemy. Najpierw miniganem będziemy ich atakować. Patrzcie na to, ha, musisz ich wszystkich pokonać. Ej, ich jest tutaj tak dużo. Hakerka, ile ty ich tutaj dałaś? To jest do przesady, dobra, dostałem obrażenia od kogoś. Pierwszy minigun mi się już rozładował. Muszę tutaj lecieć dalej z tematem. Ej, ale patrz, jak dużo ich tutaj jest. O, ich aż normalnie ścina. Oni tu wszyscy idą. Ratunku, ile tych mobów tutaj jest.
Dobra, mam nadzieję, że je wszystkie rozwalę, co nie? Ponieważ tutaj troszeczkę będzie ciężko. Co to ma być za bezpieczne strzelanie? Aaaa! Nie! 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 Zostanę rozwalony w sekundę! Może zjeść szybko refa. Znaczy nie refa, tego koksa! Nie mogę nawet jeść koksa! Tak mnie zacina, że nie mogę jeść koksa. Dobra, dobra, dobra. Muszę sobie wziąć... sorry, hakerko, ale ja się nie podejmuję wchodzenia tam do środka. Patrz, co to jest! Ej, dobra, ja mam zostać hakerem, jak ich tutaj tak ścina teraz przez to. Wow! Ale podpaliła ich, patrz na to. A, czyli ty mi, hakerka, pomagasz. Ja nie mogę. Dobra, muszę przeładować sobie teraz mojego minigana, bo jest naprawdę przypał. Patrzcie, jak długo się przeładowuje. Co tu się dzieje? Dobra, ja tam nie mogę się wychylić, nie? Ej, tam jest jakieś skrzynka. Dopiero teraz ją zauważyłem. O, tu jest też jakiś krypcio. Hello, krypcio, leżysz. Dobra, jak rozwalimy część tych mobów, to już powinno być łatwiej. O! Zaczyna być łatwiej. Nie laguje aż tak bardzo. Oła, 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 oła. Dobra, część tutaj rozwalamy. Ja nawet nie widzę, stary, co tutaj się dzieje. Ile ja, jaką część z nich rozwalam. O! Ładujemy. Jest lepiej, ale to dalej nie za mało. Okej, okej, spoko, hakerka. Zaraz to ogarniemy, zaraz to ogarniemy. Patrz, co tu się dzieje. Lecimy z tematem, rozwalamy ich. Oła, jakiś, dobra, najpierw może szkielety rozwalmy, albo tego krypciola. Dobra, i teraz szkielety, dobra, lecimy z nimi. Bo te szkielety właśnie najbardziej będą nam problemy sprawiały. Tylko one mają szansę nas rozwalić. Chyba muszę dać ci limit czasowy. Może 2 minuty? Nie no, co ty, 2 minuty na tyle mobów? Ja nigdy tyle mobów nie widziałem, a mam tyle rozwalić? Co tu się dzieje? Dobra, czekaj, jeszcze raz z tymi szkieletami pociśniemy. Dobra, rozwalamy tamte. Super, i teraz rozwalamy resztę tutaj. Ja nie mogę. Ale jadka, nie? A mogę w ten sposób ich rozwalać? Czekaj. A jakbym miał szerokie ostrze. Wyobrażacie sobie, widzowie, jakie to byłoby satysfakcjonujące? Mieczyk z szerokim ostrzem, który by ich wszystkich rozwalał. To by było coś pięknego. No dobra, to bez czasu, ale masz wejść do środka. Co? Przecież to mi wyrzuci Minecrafta, jak wejdę do środka. Zobaczcie, jak dużo ich tutaj jest. Dobra, ale to czekaj. Aaaa, dobra, wypuściła mnie tutaj. Dobra, dobra, rozwalam, rozwalam, rozwalam. Rozwalam, patrz na to, jak lecą, patrz na to, jak lecą słabiaki. Lecicie, szkielety porozwalam w tym czasie. O, jak jestem tutaj w środku, dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ej, w sumie nie jest źle w środku. Patrzcie, jak sobie expa nabije w takim razie. Dobra, rozwalam was dalej. O lol, jakieś uderzenie pioruna słyszałem. Może na początku rozwalmy też szkielety tutaj. Bo one najbardziej właśnie mi tutaj przeszkadzają. Patrz, tam jest creeper. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. W sumie jest git póki co, myślałem, że będzie gorzej. Ale na obecną chwilę dajemy sobie radę. Rozwalimy jeszcze tego szkieleta i patrz to. Rozwalamy dalej. O, małe zombiaki. Małe zombiaki, już was też niszczymy. O nie, o nie, o nie, czas na przeładowanie. A co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie mogę tam wejść. Pojedynek snajperów? O co tu chodzi? Dostałem jakieś ukończone jakieś zadanie. Co tu się dzieje? Nie! Dawaj, wierzę w ciebie. Nie wierzę, ja w siebie nie wierzę, ja w siebie nie wierzę. Dobra, muszę przeładować. Taki duży tam był level. O nie, dobra, rozwaliłem tego creepera, rozwalam tego szkieleta. Dobra, rozwalam te małe, 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 małe zombiaki. Dobra, wszystkie rozwalimy was wszystkie. Dobra, jeszcze ty tutaj szkielety, dobrze, dobrze. Jeszcze ciebie, jeszcze ty tutaj. Jeszcze ciebie, dobrze. I jeszcze ciebie, ale ich tutaj jest. Patrz, one wszystkie płoną. Hakerka nie daje tutaj za wygraną, co nie. Dobra, dobra, damy radę, jeszcze tu, okej, okay. Zostały 2 szkielety, super, i reszta już tylko zombiaków, patrz, małe zombiaczki są rozwalane, nara, nara, ej, takiej normalnie masakry jeszcze nie miałem, o nie, 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 zaraz zginę, muszę szybko z kolejnego koksa zjeść, dobra, muszę zjeść jeszcze refa, mam 26 level, widzowie, będę mógł sobie... enchantować rzeczy, jak tak dalej pójdzie, słuchajcie. O, już jest końcówka. Hakerka, jesteś zadowolona z tego, że została nam tylko końcówka? O lol, nie mogę tam przejść, hakerka, zablokowała mi tam chyba wejście. Dobra, rozwalam ostatnią resztkę tych tutaj mobów i dzięki temu będę mógł już odblokować sobie moce hakera, co nie? Bo to chyba po tym właśnie. O nie, skończyło mi się ammo znowu. Co ty dajesz za emotki, hakerka? Ej, patrz, jak mi level leci. Co tu się dzieje? Mam tak ogromny level, że to jest masakra. 30 i leci dalej. Dobra, niszczymy ich tutaj. Przeładowałem sobie wszystkie 3 minigany i mam nadzieję, że to starczy mi amunicji. Dajesz. Dobra, hakerka, patrz na to. Rozwaliłem twoją falę. Jestem ciekaw, jaka będzie kolejna. Okej, okay, okej, okay, już prawie koniec, już prawie koniec. I jeszcze, błagam, niech starczy mi amunicji. Uwaga, uwaga.
Oj, hakerka, patrz na to, zostały dwa ostatnie moby. Ja sobie w tym czasie może pozbieram tego expa, który tutaj jest, bo uzbierało się go bardzo dużo. Przeładuję sobie broń. Jeszcze nie rozwalam tych tutaj mobów. Poczekaj, hakerka, bo ja coś czuję, że ty przyszykowałaś dla mnie coś mega mocnego. A mi... Oj, pozbieraj, no właśnie, muszę pozbierać. Patrz, jaki level, patrz jak się level nabija. Lol, dobra, sprawdźmy, ile amunicji mi zostało. No właśnie. No właśnie, za dużo amunicji to mi nie zostało, dlatego już sobie tutaj chwytam amunicję z naszego szalkerowego boksa. Tylko czekajcie, schowam tutaj kości to wszystko, bo tu w sumie mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy i nie chciałbym tego stracić. Chociaż w sumie proch, o proch też nam się przyda, więc zostawię. Proch nam się przyda do zrobienia kul, co nie? Można enchantować kury, kule przecież. Ej, przecież tutaj była też skrzyneczka, dobra. Musimy sprawdzić, co jest w tej skrzyneczce też przy okazji. I zaraz rozwalamy ostatniego szkieleta i zobaczymy, co hakerka dla nas przygotowała. To co, gotowe na rundę drugą? Już ci... O, jakieś bronie mamy tutaj. Wuhu, dobra. No to powiem ci, hakerka. No co, no gotowy. Gotowy jak nigdy. I mam nadzieję, że to będzie coś łatwiejszego, bo na obecną chwilę... Chociaż nie, dawaj trudniejsze. Ready, zaczynamy, okej. I co teraz? Co teraz będzie? Ja się obawiam. Co to jest? Rozwalone? Okej. O! Zagowało mi coś. Co się dzieje? Dobra. Hakerka, czy ty szykujesz dla mnie coś, jakąś potężną rzecz? O! Łacie, kręcę, dobra! Zaczynamy drugą rundę. O! O! Hakerka, coś ty przyszykowała dla nas! Ale blazów! Jak my... O, creeper tam wybuchł, dobrze! Creeper, wybuchaj tam! O, kolejny creeper, możemy go tam zapędzić. Dobra, rozwalamy te blazy. Musimy je wszystkie zniszczyć, dobra, lecimy dalej. Rozwalamy te tutaj jeszcze. No, hakerko, ty rozwaliłaś mi komputer w tym momencie. Cały komputer mi zniszczysz, dobra, niszczę te tutaj wszystkie blazy leżą. Dobra, rozwaliłem już chyba z 20, dobra. Jeszcze tutaj mam taką broń, dobra. Taką bronią też będziemy strzelać. Patrzcie, ile za mną jest normalnie ognia. Tak, niech wygra lepszy. No wiadomo, kto wygra. Dobra. O panie. Dobra, muszę tutaj uważać, ile tutaj jest ognia. Dobra, rozwalamy te lamusy. Rozwalone. Ciebie też tam rozwalam. Okej. Pięknie. Ja nie mogę, ile tych blazów. Dobra, przeładujmy sobie na spokojnie broń. Ile tutaj jest ognia. Hakerka dała ognia, co nie? Ej, patrz, ale nie trafiają mnie tymi strzałami. Pewnie za daleko są ode mnie. Haha, lamusy. Chociaż nie, mogą mnie trafiać, ale ja mam koksa. Pomyki nie dają ci spokoju, co? No nie, ale spoko, dam sobie radę, słuchaj, hakerka. O lol, patrz, jak mnie atakują. Ale mam wrażenie, że ten ogień przeze mnie przelatuje. Dobra, lecimy w takim razie. Jazda, walka. Widzę, za łatwo. No, hakerko, przecież ja... O, patrz, ja wchodzę do ognia i nic mi się nie dzieje przez to, że mam tego koksa. Nice. O! No i uderzył mnie. Pora rozkręcić tą imprezę. Co ty robisz? Dobra, muszę uciekać. Hakerka dała mnie sam w środek bitwy, nie? Dobra, ale spokojnie, przynajmniej te witherowe szkielety rozwalę. A to już będzie spora przewaga. Dobra, udało mi się. Przeładuję sobie teraz. O nie, tu jest kolejny. Ojejku, ja tutaj zostawiłem rzeczy. Dobra, giń. Okej, mamy kolejne moby. Lecimy z tematem, rozwalamy te blazy. Nie oddalaj się od blazów. Daj, ty poddymiasz, hakerko. Ty za bardzo poddymiasz. Ty chcesz chyba, żebym tutaj zginął za szybko. No, hakerko, dobra, nie odpuszczę teraz. Nie odpuszczę, w takim razie walczymy. W takim razie z tymi blazami walczymy. Oj, ja tu zaraz wpadnę do wody, nie? Dobra, przeładujemy sobie szybciutko. I łatwo, powiem, hakerko, tak. Jest całkiem łatwo. Dobra, tutaj mam jeszcze więcej kul, więc sobie od razu je weźmy. Mam czaszkę witherowego szkieleta. Okej, o co chodzi? Mam dwie czaszki nawet witherowego szkieleta. Lecimy, rozwalamy tych lamusów. Tutaj kolejnych. Hakerko, twoje zadania będą wykonane prościutkie zadania. Patrz na to, już twoich wysłanników blazów zostało całkiem mało. Ha, zobaczymy, zobacz. Tutaj wszędzie płonie, wszystko płonie, ale dajemy radę, jak widzicie, bardzo dobrze. Okej, zostały ostatnie tutaj blazy, w sumie tak naprawdę, dobitki. Więc dobijamy te ostatnie blazy, ostatnie witherowe szkielety i przechodzimy, co? Runda trzecia będzie, hakerka? Bo jestem właśnie tego ciekaw. O, ty cwaniaku, jeszcze ty, dobra. Jeszcze ty, dobra.
I tutaj wykończymy ich do samego końca. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jeszcze tak. Przeładujmy sobie szybciutko. O, ty gdzie tutaj idziesz? Dobra, tu. 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 Dobrze, pięknie to zrobiliśmy. I co, przeładujemy sobie po raz kolejny. Okej. I słuchaj, hakerka, czy ty już chcesz się pogodzić z tym, że twoja kolejna fala nic mi nie zrobiła? Bo myślę, że już musisz się z tym pogodzić, ponieważ patrz na to. Iść, iść. No i proszę bardzo, pokonana cała kolejna fala mobów. Powiem ci tak, poszło mi fenomenalnie, jestem z siebie dumny. Patrz, kolejna czaszka Widera. Mamy już trzy czaszki, moglibyśmy zrespić Widera w tym momencie, nie? Może i pokonałeś dwie fale, ale teraz zginiesz. Co? No to dawaj, dawaj kolejny. Co to jest? Devastator? O, nie! Dobra, ojoj, gdzie ja wpadłem? Dobra, dajemy radę. Devastatorzy, giniecie, 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 giniecie. Ej, mam pomysł. Po prostu dajmy je właśnie do ognia. Devastatorzy zginą w ogniu. Widzisz, hakerka, my tutaj mamy takie pomysły, że ty tego nie przewidziałaś po prostu. Ty nie przewidziałaś, że my jesteśmy tak kreatywni. Teraz zginiesz. No chyba twoi devastatorzy zginą, patrz na to. Ała, ała, ała. Dobra, obrywam od niektórych. O nie, gonią mnie, gonią mnie. Są naprawdę bardzo blisko. Ale spoko, rozwalamy je, rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Ała, coś mnie zaatakował. Ała, creeper! Co tu robią creepery? Co tu robią jeszcze inne moby? Nie było ich! Dobra, one się porespiły chyba. Dobra, 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 dobra. Tych devastatorów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Powiem wam szczerze, te devastatory to są na obecną chwilę najcięższe postacie, co nie? Musimy szybko zjeść i uciekać. Dobra, 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 uciekamy. Uciekam, nie mogę tam wejść! Nie mogę tam wejść! Dobra, hakerka, bo zaraz nie dam rady. Okej, muszę przeładować. Przeładuję i uciekam. Przeładuję i uciekam, przeładuję i uciekam, przeładuję i uciekam. Devastatory, proszę mnie nie bić. Ja nie mogę! Ile ich tutaj jest? O, hakerka zmieniła na glowstone na podłogę. Dzięki temu nie będą się respiły nowe moby. Oj, 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 co tu się... Ej, patrz! I co, hakerka? I co, hakerka? Mądrze to zrobiłem, co nie? Patrz na to, jak twoi żołnierze spadają. Gdzieś tam na dół, dobrze, do wody. Co oszukujesz? To nie jest oszukiwanie, to jest kreatywne wykorzystywanie mobów, które się nagle zrespiły po prostu. Co, no nie mów, że mi zabronisz. O nie, nie mam już amunicji. Dobra, muszę iść szybko po amunicję. Albo wziąć sobie ze skrzynki, chociaż tutaj patrz. Resztka mam jeszcze, dobra. Resztka amunicji, ała. Nie, nie. Dobra, resztka amunicji. Proszę ginąć, proszę ginąć, proszę ginąć, dobrze. Ostatnie, nie wiem, trzy devastatory, trzy, jeden, dwa, nie wiem ile ich zostało, dobra. Zabieramy to, Muszę uciec, połowa HP. Prawie, no prawie, prawie, ale zabrakło mi HP. Dobra, ładujemy. O, dobrze, wpadajcie, wpadajcie, wpadajcie. Drugi trik robimy, drugi trik, ten sam. Okej. O, ale to zrobiliśmy, pięknie, no i co? O, no i hakerko, trzecia fala się chyba nie udała, no. Wow, dobra, ej. Okej, zostałem przeteleportowany. Czyli co, to jest koniec fal. Nie ma więcej fal. No, hakerko, jak? No nic, gratulacje, udało ci się. Dobra, hakerka. Jestem mega ciekaw tych mocy hakera. No to co, dajesz mi te moce, czy co? Dam ci to, co mówiłam. Okej, w takim razie hakerka chyba dotrzyma słowa i dostaniemy moce hakera. Już się nie mogę doczekać, już się nie mogę doczekać. Patrzcie, mamy 5 czaszek widerowego szkieleta, to naprawdę dużo. Moglibyśmy prawie 2 widery zrobić w tym momencie, co nie? A razem z widerami moglibyśmy tutaj bacona postawić. Ej, co ja dostaję? Patrz, szybkość 4, siła. Siła jakaś mega duża, jestem ciekaw, jak mocna jest ta siła. Skok, dostałem skok, dobra, chodźmy przetestować tą moc hakera. Dobra, sprawdźmy, patrz, lamusa. Let's go, na hita go niszczymy. Ale mamy gigamoc. Dobra, i to mi się podoba, co mamy jeszcze? Zwiększony skok, szybkość, siła, odporność. Czyli prawdopodobnie jak teraz możemy sobie chyba latać bez zbrojki w takim razie, czekajcie. Sprawdźmy, czy jest tutaj gdzieś jakiś zombiak. Poszukajmy zombiaka, patrz na to, jak to wygląda. Mamy giga siłę. O, czekaj, może wejdziemy do laserów. Patrzcie! Dałem ci cząstkę mocy hakera. Patrzcie na to, stoję sobie w laserach i nie dostaję absolutnie żadnych obrażeń, żadnych. Zero serduszek mi zabrało, zero. W sensie ani jednego serduszka. Teraz jesteś nieśmiertelny i niezniszczalny. Co? Jestem nieśmiertelny? Ej, dobra, czego? O, tam jest to coś, co wybudowała hakerka. Czyli teraz
Haker, ani Nubek, ani Palion, ani Kati, ani nawet chyba ty, co nie? Nikt mnie nie może teraz zabić, skoro jestem nieśmiertelny. A dodatkowo zabijasz wszystko dotykiem ręki. Yo, widzowie, to jest prawdziwa moc hakerska. W tym momencie przejęliśmy prawdziwą moc hakera. No, ciekawe w jaki sposób ją wykorzystamy. O, patrz, sprawdźmy, czy może uderzy nas ten gagatek. Czekaj, uderzę go kill-offem. O nie, rozwaliłem go na hita. Mam nadzieję, że ci się podoba. Bardzo mi się podoba, hakerko. Od teraz mogę nazywać się Haker Wojan. Let's go! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.